witam wszystkich na konferencji prasowej Stelmetu Zielona Góra i CCC Polkowice. Konferencja będzie dotyczyć oczywiście meczu mistrzów z mistrzyniami, który odbędzie się 25 września w Polkowicach. No i chciałbym powitać po kolei może od gości kapitan drużyny panią Agnieszkę Majewską, trener Jacek Winnicki, prezes Krzysztof Korsak, tutaj nasz prezes oczywiście Rafał Czarkowski, prezes Michał Uwalin. Dzień dobry. No i tutaj były kapitan obecny, jeszcze tego nie wiemy, natomiast kapitan. No i cóż, może jako gospodarz prezes powie kilka słów. Okej. Dziękuję bardzo, witam serdecznie, witam klub z Polkowic, witam Państwa oczywiście. Tak rzecznik wspomniał, konferencja poświęcona jest temu meczowi, a w zasadzie można powiedzieć jak takiemu niecodziennemu zdarzeniu, które się odbędzie w przyszłą środę. Z inicjatywy pana prezesa Korsaka to całe zdarzenie nastąpi. Zadzwonił któregoś dnia, zaproponował taką formę, przyjęliśmy to od razu. Fajny pomysł. Wydaje mi się, że i CCC Polkowice, i my po raz pierwszy zdobyliśmy tytuły mistrzów Polski, to myślę, że taki mecz to będzie z naszej strony jakieś wprowadzenie do jakiegoś nowego rozdziału w historii polskiej koszykówki. Wszyscy wiemy, że ten punkt ciężkości z wybrzeża przesunął się na zachód i południowy zachód, także stolica koszykówki jest w tym regionie i stąd też nowy pomysł. Myślę tak, że oddam głos panu prezesowi na chwilę, żeby też parę słów o tym meczu powiedział. Następnie chciałbym, żeby też zabrali głos trenerzy na chwilę i oczywiście osoby dla wydarzenia najważniejsze, czyli Agnieszka i Kamil. Panie prezesie, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie, witam Państwa bardzo gorąco. Kolega już tak dużo powiedział, że ja już naprawdę nie wiem, cóż mógłbym jeszcze dodać. Cieszę się bardzo, że się spotykamy, w Zielonej Górze. Odległości, jakie dzielą nasze miasta, są tak niewielkie, że myślę, że dobrze się stało, że akurat mistrzem Polski został Stelmet. Cieszę się również z tego, że mistrzem Polski został CCC Polkowice. I mam nadzieję, że ten dzień 25 września będzie jakimś wstępem do tego, co można robić w koszykówce, żeby w doskonały sposób promować basket w Polsce. Myślę, że nie tylko, bo to wydarzenie, z tego co wiem, to jest bezprecedensowe na skalę nie tylko Polski, ale i Europy. Do tej pory nikt takich zawodów nie przeprowadził. My robimy to po raz pierwszy. I myślę, że wspólność naszych tutaj działań będzie kontynuowana przez następne lata. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, jako gość może pierwszy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jest taka możliwość po raz pierwszy. Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Dla nas też jest to pewne wyzwanie. Postaramy się zrobić tak, żeby ten mecz był pewnego rodzaju promocją, bo to jest taki największy cel tego wszystkiego, że chcemy promować koszykówkę w troszeczkę inny sposób niż do tej pory. Mamy kilka pomysłów na to, jak rozegrać to spotkanie. Po to przyjechaliśmy tutaj do Zielonej Góry, żeby to jeszcze przedyskutować. Pewne szczegóły wprowadzić i chcemy zrobić tak, żeby to po prostu miało jakieś ręce i nogi. I no nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, tym bardziej, że nie są one jeszcze w 100% ustalone, są pewne plany, ale traktujemy ten mecz jako promocję. Jesteśmy blisko siebie w sensie geograficznym. Są dwa tytuły mistrza Polski tutaj, jak wcześniej wspomniano, po raz pierwszy. Wydaje mi się, że bardzo fajna okazja. My jako zespół, dziewczyny w zeszłym sezonie kilkakrotnie odwiedzaliśmy Zieloną Górę, w sensie oglądania meczów Zielonej Góry, czy pucharowych, czy ligowych, czy finału play-off. Także mam nadzieję, że ta współpraca zaowocuje tym, że to będzie niezłe takie widowisko dla kibiców. Dziękuję. Hello, everybody.
First of all, I would like to tell that this game, of course, is not now some most important game for both of our teams, but this is like meeting of two, I will tell, successful organization who, especially in last year, make a big success and make first championship in history of the both clubs. And I think a game will make even our job and our work more popular around our two towns, what basically are not far away. Geographically, we can tell very close. And that will be big fun, I think, for everybody. And I can tell that I'm really excited because I heard that we will mix teams. And the first time in my life, I will have nice players in my team. Trener powiedział, że może nie jest to najważniejszy mecz, jeśli chodzi o przygotowanie, natomiast przede wszystkim mecz służący promocji dyscypliny w Polsce, tak w formie męskiej, jak i żeńskiej. No, bardzo się cieszę, że będzie mógł wziąć udział w tym spotkaniu. No i śmieję się, że będzie miał teraz fajne jakby no, koleżanki, zawodniczki w drużynie. No i tyle. Wszystko? Okej, poproszę teraz Agnieszkę. Ja też myślę sobie, że ten mecz i dla waszej drużyny, i dla naszej w tym okresie przygotowawczym troszeczkę będzie taki dzień lżejszy, bo trenerzy nie dadzą wam w kość, także Agnieszka, właśnie w stosunku się też do tego. Tak, ja witam przede wszystkim bardzo gorąco wszystkich. Tak jak pan powiedział, na pewno będzie to dla nas takie oderwanie się od tego ciężkiego sezonu przygotowawczego. No jesteśmy ciekawe, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, tutaj trener za bardzo nie chciał zdradzać szczegółów, ale jak planujemy, żeby zrobić zespoły mieszane, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo inaczej ciężko by było nam stawić czoła. Natomiast tak jak panowie powiedzieliście, gramy przede wszystkim dla promocji koszykówki i myślę, że to jest najważniejsze i przede wszystkim dla kibiców. Myślę, że postaramy się zrobić naprawdę fajne widowisko. Kamil nam został. Dożywam do przyczy na końcu. Co to powiedzieć? Wszystko powiedzieć. To jest coś nowego. Witam wszystkich. Na dzień dobry. Chciałem kwiatka wręczyć. Żeby nie było, że chamstwo w zielonym jest, nie? Dżentelmeni. No już wszystko zostało powiedziane. Fajny mecz, bo obydwa zespoły zdobyły Mistrzostwo Polski i na pewno jest to ciekawe wydarzenie i cieszyć się będzie na pewno też dużym zainteresowaniem ze strony kibiców. Jak to będzie wyglądało, no to już dowiemy się najprawdopodobniej no tuż przed meczem. No i tyle. Czekamy na ten mecz na pewno, też z niecierpliwością. No miejmy nadzieję, że będziecie dżentelmenami również na boisku. Jeszcze na zakończenie przed ewentualnymi pytaniami chciałbym też powiedzieć i wyleciało mi to z głowy, co ja chciałem powiedzieć, coś fajnego. Aha, już wiem. To myślę sobie, że tak, mam i klub CCC, i nasz klub, mamy naprawdę ogromne ambicje, żeby obronić nasze tytuły i chcielibyśmy też Państwu powiedzieć to, że jeśli uda nam się ten cel zrobić, to taki mecz powtórzymy w przyszłym roku, ale w Zielonej Górze. Już dzisiaj serdecznie zapraszam. I chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że i też Państwa prosić o to, żebyście ten mecz dobrze zapowiedzieli w prasie, bo musimy bardzo szeroko z tym meczem wyjść. Myślę, że ani nie uzgadnialiśmy tego ze związkami, ani z władzami swoich lig. Jest to klubowa nasza inicjatywa. Myślę, że znakomita. Tu jest nasza obecność też tego przykładem i to będzie naprawdę... To nie będzie mecz, to będzie show koszykówki w wykonaniu dwóch mistrzowskich drużyn. W imieniu również oczywiście Polkowic zapraszam wszystkich dziennikarzy, żebyście byli tam, żebyście zobaczyli, żebyście puścili
w media to, co tam się będzie działo. Jeśli są jakieś pytania, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Mam pytanie, to Jacek Białogłowy, Radio Zielona Góra. Chciałem zapytać obu panów trenerów, bez względu na to, jak to zabrzmi, czy panowie, pan trener Wajn będzie preferował wysokie czy niskie zawodniczki w swoim zespole, a pan trener czy wysokich czy niskich zawodników? Bo, czy odda pan wysokich do Stelmetu, czy będzie pan wolał niskie? You are much taller. So. I don't have problem, only I think that we don't need a lot to comment and even be overpressed with how we'll mix, how we'll do this. Most important is that people will enjoy. First most important stuff is that nobody will be injured. I think this is the most important for both teams because in this kind of games sometimes happen bad stuff. And that will be our biggest goal also after that, to make people happy and to promote all the job what we do in the best way. That is like biggest goal. We will try to handle in the best way. We will try to keep this game in a way of to be interesting, of course, for our fans. To don't came there and make something what people don't like, but I hope people will enjoy. We will do everything what is our best to make people happy. Zgadzam się w 100% z trenerem. To na pewno jest takie nowe wydarzenie dla nas wszystkich, i dla trenera, i dla mnie, i po prostu będziemy starać się reagować w trakcie gry, żeby po prostu zobaczyć, jak to wyglądało. Na pewno będziemy musieli zrobić tak, żeby to było dynamiczne wydarzenie. Podkreślam jeszcze raz tutaj to bardzo ważna rzecz, trener Wajn powiedział, że nie chcemy kontuzji przede wszystkim, szczególnie my gramy, będziemy dwa dni przed rozpoczęciem sezonu, także na pewno będzie bardzo ważne, ale z drugiej strony też chcemy, żeby jakieś elementy koszykarskie mimo wszystko wystąpiły. Dlatego jest ten pomysł, że zrobimy zespoły mieszane, wtedy postaramy się zrobić w ten sposób, żeby na parkiecie zawsze było tyle samo zawodniczych i zawodników, po to, żeby zawodnicy mogli się kryć nawzajem. Na pewno nie będziemy jakiejś specjalnej taktyki organizować, ale być może jakieś gry 3x3, 2x2, jakieś fragmenty, gdzie wtedy będzie można zagrać troszeczkę ostrzejszą koszykówkę. To będziemy się starali zrobić, a tak jak mówię, będziemy pilnowali tego, żeby to było dynamiczne i żeby się nikomu nic nie stało, a tak naprawdę też nie do końca wiemy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy w tym meczu. Jesteśmy nastawieni bardzo pozytywnie i cieszymy się przede wszystkim z tego, że to jest pierwsze takie wydarzenie i będziemy jakby na autorami pewnej, miejmy nadzieję, świeckiej historii. Widać, przepraszam, w Kurkowicach, jak duża hala ewentualnie? Nieduża jest. Hala liczy do maksymalnie 1500 osób. 1200, 1500, także optymalnie można przyjąć. Ale tu, żeby dokończyć jeszcze jakby wypowiedź na Rady Niskiego, muszę Państwu powiedzieć też, że to są wprowadzone też w grę konkursy różnego rodzaju, gdzie będą zaangażowane obydwa oczywiście zespoły, zarówno Stelmetu, jak i CCC, i to też jakby uatrakcyjni widowisko. O innych szczegółach nie będę mówił, bo one się pojawią w trakcie, nie chcę zdradzać wszystkich tutaj ustaleń technicznych na naszych liniach. A wynika to też i z tego, że ten mecz będzie transmitowany przez 3 stacje telewizyjne, co też jest pewnym nowum, bo oprócz Sportklubu, który jakby tutaj de facto jest zobowiązany przez Polski Związek Koszykówki do przeprowadzenia takich transmisji, mówię zobowiązany, bo jest umowa podpisana, news poszedł do Polsatu, nie wiem jak Polsat jeszcze zareaguje na to. Będzie to transmitowała Telewizja Wrocław. Informacja poszła również do Telewizji Gorzów chyba, tak, w tym momencie. I z całą pewnością będzie pokazywać to na żywo TVP Sport. Także fajna promocja, dlatego musimy to zrobić szybko, dynamicznie, aby ten widz na hali, ten, który będzie przed telewizorem siedział, nie nudził się. No bo słuchajcie, to musi być zrobione w takim tempie, żeby nikt nie miał do nikogo pretensji, że później coś zrobili, jak to czasami bywa i są takie flaki z olejem. No tutaj chciałbym, żeby to było dynamicznie, szybko, zwarcie i żeby ta walka w trójkach, dwójkach też była pokazana. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to oficjalną część kończymy. Jeśli Państwo macie jeszcze swoje jakieś newsy, to jesteśmy też do dyspozycji. Dziękuję bardzo.